Słodyka, trener Kiczela z tej strony. Zapraszam na minutę z Muay Thai. Drugą fazą kopnięcia będzie już poprowadzenie nogi tylnej do celu. Będziemy uderzali kopnięcie niskie, tak zwanego low kicka, czyli wymierzone w udo nogi przeciwnika. Krok marszowy, wybicie z tylnych nogi i poprowadzenie nogi do celu. Staramy się zrobić obrót o 360 stopni. W ten sposób uczymy się angażować całą masę ciała w kopnięcie. W momencie kontaktu z celem nasze kolano kierujemy lekko w dół. Kopiemy dolną częścią goleni, palce stopy podciągnięte do góry. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.